Racibórz prozą zaczarowany to konkurs literacki organizowany od 9 lat. Główna nagroda to 1000 zł. Prace liczące nie więcej niż 10 stron można nadsyłać do połowy października. Tematyka konkursu i jego główne hasło co roku jest inne. W tej edycji brzmi ono Świat w jednym mieście. Jest to parafraza tytułu naszego Tygodnia Bibliotek w 2022 roku, który brzmiał Świat w jednym miejscu. Zakładamy dowolność, czyli nie narzucamy tematu. Chcemy, by każdy mógł przedstawić swoje miasto tak, jak je widzi. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj tegoroczny konkurs jest w czasach dziwnych, co najmniej dziwnych, niepokojących. Dlatego myślimy, że każda praca coś nam wniesie, coś przyniesie ciekawego i pozwoli nam spojrzeć inaczej na nasze miasto. Termin oddania prac upływa 15 października. Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie www.biblrads.pl. Rozstrzygnięcie planujemy na 4 listopada. Nie ukrywam, że jedna praca już wpłynęła. Zainteresowanie konkursem jest duże, ale to też zależy od tematu. Z tego co pamiętam, największe zainteresowanie było w momencie, kiedy ogłosiliśmy kryminalny Racibórz, jak to zawsze ten temat ludzi bardzo ciekawi. W zeszłym roku było bodajże 20 prac, także nie narzekamy na brak. Na zwycięzców czekają nagrody w wysokości 1600 i 400 zł, odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Jury, czytając pracę, zwraca uwagę na kunszt literacki i polot autorów, ale również na sposób przedstawienia miasta w ujęciu rzeczywistym lub historycznym. I szuka w tekstach literackich tego czegoś, co można by określić bijącym sercem Raciborza.